20 milionów przez 4 lata, tyle zamierza wydać województwo śląskie na program in vitro. Taką zmianę w wieloletniej prognozie finansowej przyjęli wojewódzcy radni. Program zakłada dofinansowanie do wysokości 100% kosztów, nie więcej niż 10 tysięcy złotych do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ja myślę, że stoimy przede wszystkim, to warto podkreślić, nad katastrofą demograficzną, a więc wszelkiego rodzaju działania, które mają dopomóc w rozwiązaniu tego problemu, które mają dopomóc parom, które no, nie mogą, czy też czasami ich nie stać na to, by właśnie korzystając z metody in vitro mieć to szczęście swojego życia dziecko. Więc tu jest cały problem i my na tym chcemy się skupiać. Niepłodność w Polsce uznawana jest przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. Ma dotykać nawet 20% par w wieku prokreacyjnym. Szacuje się, że to około 1,5 miliona osób. W województwie śląskim szacuje się, że około 16% par może zmagać się z tym problemem. Co roku, aby wesprzeć osoby starające się o potomstwo, na ten cel województwo planuje wydać około 5 milionów złotych. Został powołany zespół, w skład którego wchodzą radni sejmiku, ale także pracownicy Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i eksperci. I będziemy pracować wspólnie nad zasadami związanymi jakby z przyznawaniem, z opracowaniem założeń tego programu i jego kierunków. Przypomnijmy, że od lat z powodzeniem programy dofinansowujące in vitro działają w takich miastach jak Częstochowa czy Sosnowiec. Niedawno do nich dołączyły również Tychy i Mysłowice.